OMG, mój komentarz na samym początku, wreszcie mi się coś w życiu udało. Dziewczyno, jeszcze ci się w życiu nic nie udało. Bo jakby nie patrzeć, dostanie się twojego pytania do 2 minut pytań nie jest wielkim wysiłkiem. Chociaż jakby nie patrzeć, w sumie znowu ci się udało. Dzień dobry, wieczór. Ja nazywam się Mateusz Olcha, to jest program 2 minuty pytań, w którym odpowiadam na wasze pytania. Czasami są one bardzo inteligentne. No rzadko się zdarza. A czasami są na tyle inteligentne, że ja totalnie nie rozumiem, o co wy mnie pytacie. Zaczynamy z pierwszym pytaniem. Gdybyś dostał się do władzy, co byś zrobił, aby nam Polakom żyło się lepiej? No na samym początku wybudowałbym sobie willę. Jak już miałbym tą willę, pomyślałbym sobie, kurczę. Nie podoba wam się to? Przecież ja też jestem Polakiem. Jaka jest pierwsza rzecz, którą wykonujesz, jak wstajesz rano? Czy masz taką rutynę, czy zawsze jakiś spontan? No i tu was zdziwię. Nie wiem, czy wiecie, że w historii był taki człowiek, Ludwik któryś, 14 czy 16, nie pamiętam. Był to Król Słońce. Ten Król Słońce miał taką swoją ceremoniał poranny wstawania. Serio. Przychodził do niego nadworny jakoś tak, kto się zwał, i mówił: królu, już czas. I prawdopodobnie ceremoniał wstania nie zawierał porannej toalety. A szkoda, bo to byłyby dopiero jaja. Ojej, dosłownie. Mam Brytyjczyka, kochana kulka futra. Czy wy wszyscy musicie mnie denerwować? Wysyłacie mi na maila zdjęcia swoich kotów Brytyjczyków. Chciałbym mieć Brytyjczyka, tak, boli was to, nie mam. Ojej. Ej, ale nie bierzcie tego dosłownie, to tylko program, żarty, ja na was nie krzyczę. Zwykle. Przygotuj się na gniew i wunie. Kolejny film to chyba z twojej trumny będzie. Mateuszu, mam jedzenie, obudź się. Koty Brytyjczyki są ze mną. Kurier, mam dla pana paczkę, normalny człowiek. Tak, darmocha, oby to był samochód, oby samochód, Mateusz. Ale ja nic nie zamawiałem. Zawsze tak reagujesz w podobnych sytuacjach? No i tu wychodzi tak naprawdę, że się starzeje. Dlaczego? Otóż gdy jesteśmy starsi, tym bardziej szukamy jakichś haczyków. No wysyłają ci SMS-a z plusa, że wygrałeś samochód, odpowiadasz nie. Także pewne lata rządzą się po prostu swoimi prawami. No niestety tak już jest świat zbudowany. Wchodzisz do swojej sypialni, a tam na środku pokoju dziewczyna sikająca do pisuaru. Co robisz? Co robię? Ej. Conchita! Co na środku naszej sypialni robi pisuar? Co sądzisz o pijanych ludziach prowadzących samochód? Są tacy ludzie na arenie politycznej, którzy chcieliby sprawić, żeby wszystko było legalne, i wcale nie mówię o Cejrowskim i Korwinie. Ja jestem temu przeciwny. Ostatnio Cejrowski powiedział, że no w Stanach to można wypić sobie butelkę, jeśli czujesz, że możesz prowadzić, to wypijasz butelkę. I o tyle, panie Cejrowski, że jest pan inteligentną osobą i pan wypije tą butelkę i pan wie, że pan może butelkę wypić, to znajdzie się drugi idiota, który wypije butelkę i za chwilę staranuje mnie na drodze. Nie no, proszę bardzo, proszę tu wprowadzać. Ktoś wypije dwie butelki, pan butelkę, z tym, że ta osoba, która wypija dwie butelki, wcale tego nie mogła zrobić i pana na drodze staranuje. Oj, mój niecny plan. O, dlaczego jeszcze nie masz pozytywnej grupy dla swoich widzów? Czy może masz, ale jest tajna? No grupa dla widzów jest. Co robimy na tej grupie? Piszemy o różnych śmiesznych rzeczach. Wstawiamy śmieszne obrazki, piszemy różne kawały, informujemy się wzajemnie o swoich własnych sprawach. Ja tam jestem, jeżeli chcecie razem dołączyć, link w opisie. Jest tam taka pozytywna grupa, wystarczy sobie kliknąć, dołączyć. Ja tam dodaję i moi znajomi. Reklama grupy? Nie, reklama kubków. Vlog Mateusz Kapsel.pl. Boże, nie. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania do następnego odcinka 2 minut pytań, zadawajcie je w komentarzu. Dzięki wam serdeczne, dobranoc, widzenia, na razie.